Easy. Cześć, nazywam się Nico Hulkenberg, jestem kierowcą Sahara Force India, zabiorę was na jedno okrążenie toru w Bahrajnie. Oczywiście tor mieści się na pustyni, więc piasek gra główną rolę, szczególnie gdy jest porywisty wiatr. Piasek jest wwiewany na tor i od jednej sesji do drugiej tor może się bardzo różnić. Środkowy wschód jest bardzo gorący, więc to też istotny czynnik, ale nasz wyścig jest w nocy. Naprawdę lubię Bahrajn i tamtejszą atmosferę. Atmosferę z tysiąca i jednej nocy. Przejdźmy do tego okrążenia. Długa prosta, bardzo ciężkie hamowanie do pierwszego zakrętu. Naprawdę z 330-340 km na godzinę w dół, aż do drugiego biegu 50-60 km na godzinę. Wyjście jest dość zdradliwe, wiesz, trzeba zmniejszyć docisk. Zawsze jesteś naprawdę ograniczony, jeśli chodzi o docisk, walcząc z tylnym skrzydłem samochodu, ponieważ przyspieszasz na lewym zakręcie. Bardzo ciężki to jest fragment dla tylnych opon, jak również dla kierowcy. Dalej kierujesz się do czwartego zakrętu. To jest koniec z pierwszego sektora. Znów bardzo ciężki punkt hamowania, tylko teraz zakręt nie jest aż tak długi, z ledwo wystającym krawężnikiem. Tutaj trzeba ściąć szczyt, ta droga idzie po łuku i prowadzi cię do zakrętu 5 i 6, które są kombinacją bardzo szybkich zwrotów prawo-lewo. Niezła zabawa przelecieć przez nią z dużą prędkością. Później wyjście z 6 i bardzo wolny i ciasny zakręt 7. To jest zawsze trudne. Bardzo łatwo przestrzelić, kiedy przyspieszysz wychodząc z bardzo wolnego zakrętu. Łatwo również wypaść z drogi, a tego przecież nie chcemy. I znowu bardzo ważna jest przyczepność. Dochodzimy do zakrętów 9 i 10, bardzo długi lewy zakręt. Hamujesz już w samym zakręcie. Trasa hamowania jest tu bardzo trudna, bo blokowanie się przednich kół jest sporym problemem. Kierunek wiatru również ma duże znaczenie. Jeśli masz przeciwny wiatr, to jest to duże wsparcie. Dobra przyczepność samochodu. Jeśli będziesz jechał z wiatrem, to jest naprawdę trudno ogarnąć ten zakręt. Generalnie Bahrajn jest bardzo technicznym torem i musisz być bardzo delikatny i płynny jako kierowca. Bahrajn to mnóstwo wyzwań. Wyjście z zakrętu 10, znów bardzo ciężki moment, jeśli chodzi o przyczepność. Wyjeżdżasz na przeciwległą prostą w stosunku do prostej startmeta. Tutaj hamowanie i bardzo szybki i płynny zakręt w lewo. Znów mamy bardzo płynną i szybką kombinację zakrętów. Zbliżamy się do końca okrążenia. Turn 13, 14, very quick right-hander. Zakręty 13 i 14, bardzo szybki zakręt w prawo. Później przedostatni zakręt, który znów wymaga jednoczesnego hamowania i skręcania z hamowaniem w zakręcie. To naprawdę niezły zakręt. Lubię go. Wyjście z ostatniego zakrętu, powrót na prostą start meta. To było okrążenie toru w Bahrajnie.